Wyzwanie. To jest dosyć trudne pytanie, bo ja raczej nie mam problemu z wyzwaniami, aczkolwiek wyzwaniem można nazwać właśnie nawiązywanie kontakty z ludźmi oraz tak jakby mówienie do nich. Dla mnie największym wyzwaniem było to, że zanim zostałam wolontariuszką, bardzo nie lubiłam pracy z dziećmi, a gdy jednak tym wolontariuszką zostałam, to wzięłam udział w wielu akcjach, w których pomagałam dzieciom oraz organizowałam im czas wolny i dzięki temu bardzo się przełamałam. Przełamanie się na pewno, na nowe znajomości. Żeby się przemóc i nawiązać kontakt z nowymi ludźmi. Jedynym wyzwaniem było zorganizowanie większej ilości osób na turniej siatkówki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które organizowaliśmy. Największe wyzwanie to chyba taka praca logistyczna. Czasami trzeba dobrze poorganizować pracę szkoły z akcjami wolontariackimi, z przepisami prawnymi, które też nas obowiązują. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Można pomóc osobom w potrzebie. My jako wolontariusze pomagamy ludziom bezinteresownie, a taka pomoc jest najważniejsza. Ludzie mogą uwierzyć, że w problemach, które mają, nie są sami i ktoś zawsze ich wspiera. Wolontariat daje mi liczne certyfikaty oraz doświadczenie i wydaje mi się, że przez wolontariat nauczyłam się łatwiej nawiązywać kontakt z drugą osobą. Wolontariat otwiera nam, moim zdaniem, wiele nowych dróg w życiu i możemy się jeszcze więcej nauczyć i zbierać nowe doświadczenia. Uczy empatii, uczy reagowania na trudy świata, które nas otaczają i zmienia świat na lepsze. Moją ulubioną akcją wolontariacką było Siemianowice dla Ukrainy. Pomagaliśmy ludziom, wydając im jedzenie i rzeczy potrzebne do przeżycia. Góra grosza, która polegała na zbieraniu drobnych pieniędzy na różne akcje, na przykład dla schroniska albo dla osób potrzebujących. Akcje, podczas których zbieramy karmę dla zwierząt oraz wszystkie potrzebne środki czystości, które przydadzą się zwierzątkom w schroniskach. Patronek na ratunek, która polegała na tym, że zbieraliśmy różne środki medyczne, potem wysyłaliśmy je do Afryki. Organizowanie turnieju siatkówki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 117 tysięcy jako za to stoi o meritum. Szereg akcji podejmujemy razem z Klubem Młodego Wolontariusza. Jeśli mam mówić o ostatnim roku, to takim wielkim wydarzeniem, wielkim wyzwaniem była organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zrzeszaliśmy mnóstwo wolontariuszy, udało nam się zebrać rekordową ilość pieniędzy, więc myślę sobie, że to było ciekawe wyzwanie z dużym sukcesem zrealizowane. Nasz klub działa od wielu lat i szczerze powiedziawszy, niemal każdego roku jesteśmy doceniani za ilość i jakość podejmowanych akcji. Ja jestem dumna z każdej jednej, od początku do końca przeprowadzonej, takiej, która sprawia radość naszym podopiecznym i pomaga innym. Praca w grupie. Szczęście. Dobrowolna pomoc. Satysfakcja. Działanie. Radość.